Witajcie w Smak Sztuki. Dzisiaj pijemy susz owocowy kaktusowa gruszka. O składzie i o smaku zaraz usłyszymy trochę więcej od naszego mistrza degustacji, Bartłomieja. To jest herbatka owocowa na bazie hibiskusa z cytryną kandyzowaną, z gruszkami, z pączkami róż oraz z brzoskwinią liofilizowaną i takim wyrafinowanym aromatem kaktusowym. Zawartość gruszek to aż 20%, a zawartość owoców to 51%. Mamy tutaj piękne pączki róż oraz zielone kandyzowane kawałki pomelo. Zobaczcie do środka, jak to wygląda. Herbatka jest naprawdę przepiękna, pachnie obłędnie, a jej smak wynika właśnie z pomieszania tych składników. Trzeba przyznać, że dość mocno wybija się na pierwszy plan hibiskus, który daje nam też ja przecudny właśnie, kolor. Jak ona smakuje, także posłuchajcie. Więc tak, jest ta herbatka zapewne hibiskusowa, ale sprawdźmy, czy jest mocno hibiskusowa, czy nie. No, czuć hibiskus, ale to nie jest takie, że aż wykręca ten kwaskowaty smak. Jest taki złamany słodyczą pewną. I dość intensywny w ogóle ten bukiet jest. Być może wynika to z dość dużej ilości owoców w naparze, ale jak próbowałam tej herbaty przed chwilą, to była naprawdę esencjonalna. Nie wiem, jakie ty masz odczucia. No, jest ona bardzo przyjemna. Trzeba przyznać, że ten smak jest taki właśnie cytrusowy, ale taki nieoczywisty. Ten aromat kaktusowy jest ciekawy. No, myślę, że powinniście ją spróbować, jeśli lubicie kaktusy. Ale nie takie kolczaste, tylko takie właśnie... Słodkie i aromatyczne. Tylko aromatyczne. Dlatego zapraszamy dzisiaj na degustację właśnie tej herbaty do nas na Kobierzyńską 117A. Pozdrawiamy, zapraszamy.